Pani prezydent, jakie stoiska odwiedziła pani na targach Zdrowie ma smak? Dzisiaj obeszłam wszystkie stoiska, jakie są tu wystawione. Na każdym niemalże czegoś spróbowałam. Wszystko jest przepyszne, wszystko jest oryginalne. Zrobiłam wielkie zakupy ze wspaniałymi serami, wędliną, także z bardzo smacznymi nalewkami. Świetna impreza, która niech trwa jak najdłużej, oby jak najwięcej wystawców co roku zawitało do Świdnicy. Ma pan bardzo dużo miodów. Jakie rodzaje można tu spotkać? Proszę panią, prawie wszystkie rodzaje. Klucz w tej chwili wrzosowego, bo w tej chwili pasieka jest na wrzosowisku i dopiero będę je przywoził koło 15 września. A które są najbardziej smakowite? Proszę panią, najbardziej smakowite moim zdaniem jest miód spadziowy. To jest, proszę panią, ze spadzi iglastej i miód leśny, która pasieka stoi w lesie, jest tylko odbierany ten miód dwa razy do roku. Jak się bawicie? Dobrze! A co robiliście? Wędli! Graliśmy! W hokeja! I też tam jeszcze. Konkursy były i są jeszcze. Czyli dobrze? Tak! Jakie badania państwo przeprowadzają? Przeprowadzamy badania słuchu w dwóch etapach. Pierwszy etap jest to test Ecola, czyli w minutę sprawdzamy cztery częstotliwości słyszenia na poziomie 30 dB. Jeżeli ten test jest zdany poprawnie, kończymy na tym badaniu. Jeżeli ktoś nie słyszy 30 dB, zapraszamy do specjalnego słuchobusu. Jest wyposażony w sprzęt do testowania słuchu i tam dokładnie powstaje wykres naszego słuchu, czyli audiogram. Czy dużo było chętnych? Dzisiaj bardzo dużo chętnych. W 5 godzin przebadaliśmy 190 osób, z czego okazało się, że setka nie słyszała wszystkich dźwięków i zaprosiliśmy do środka, do słuchobusu. Jak się panu podoba na tegorocznych targach? Bardzo fajnie, podobnie jak w tamtym roku. A co pan najbardziej sobie ceni, albo co panu najbardziej się spodobało? Łowicz, miody z Łowicza. Czy osypki w Świdnicy cieszą się dużą popularnością? No tak, teraz jak jeździmy od kilku lat, bo jesteśmy już na 8 tu targach żywności zdrowej, no to już tak jest popularny, że ludzie znają ten ser i cieszą się popularnością. Taka ciekawostka, ja jestem pierwszym producentem z Polski, który zarejestrowałem pierwszy produkt brędzę podhalańską w Unii Europejskiej z całej Polski. Drugi produkt był osypek przeze mnie zarejestrowany, trzecie radykołka, a w 2012 jagnięcina podhalańska już przez spółdzielnię gazdów zarejestrowana w Unii Europejskiej. Z Podhala mamy 4 produkty w Unii Europejskiej. A z Małopolski 11 jest to na 37 produktów, myślę, że bardzo dużo z Polski zarejestrowanych. Jakie rodzaje wina produkujecie? Produkujemy kilka, jak widać tutaj, kilka odmian. Są wina i półwytrawne, i wytrawne z różnych odmian, które udają się w naszych klimatach przetestowane już przez ponad 11 lat, także wiemy, z których wychodzą już jakie wina. A według pani, które z win jest takie najbardziej wyróżniające się? Najbardziej wyróżniającym winem jest wino czarne. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Można powiedzieć, że tegoroczne targi są jeszcze lepsze i udane. Są świetne i do tego świetna pogoda. Nie za gorąco, nie za zimno, pogodnie i bardzo pogodnie na wszystkich stoiskach. Jest mi niezmiernie miło gościć tu w Świdnicy. Jestem bardzo zadowolony, jestem 4. rok. Chcę podziękować za zaproszenie panu staroście, panu dyrektorowi, pani Basi Świątek. Naprawdę bardzo mili ludzie, bardzo przyzwoici, czyste miasto. I co roku jak przyjeżdżam, jestem zawsze mile zaskoczony na korzyść. Szerokiej drogi. Nie tu jeszcze mam.